Halo. Halo. Dlaczego się pan rozłączył, proszę pana? Ja rozmowy nie skończyłam. A dlaczego pani nic nie mówiła, jak ja odebrałem? Proszę pana, mówiłam, cały czas nawoływałam. Moje nazwisko Szlek. Z panem Stanisławem Nowakowskim ja rozmawiam? Nie. A z kim rozmawiam? Nieważne. Jak to nieważne? Normalnie nieważne. A kto odbiera telefon żony pana Stanisława? Nikt nie odbiera żony pani Stanisława telefonu. A to z kim ja rozmawiam? Z kimś obcym, zupełnie obcym. Ja, z kimś obcym, no to rewelacja. Nie wiem, czy mąż będzie zadowolony, jak dowie się, że żona wizytuje obcych mężczyzn w domu podczas jego nieobecności. Żona aktualnie... Proszę właścicielkę, proszę właścicielkę, proszę właścicielkę telefonu do aparatu. Ona nie może, ma usta zajęte. Czyli pan Stanisław Nowakowski przy aparacie, tak? Nie. A z kim rozmawiam? Nieważne. To nie jest pana żona, skoro nie jest pan Stanisławem. No nie jest moja żona, faktycznie. A dlaczego nie może rozmawiać? No bo jest zajęta. Czym, proszę pana? Leżeniem. No dobrze, proszę pana. Powiedział pan, że ma usta pełne i leży, proszę pana. Nie powiedziałem, że ma usta pełne, powiedziałem, że ma usta zajęte. Proszę pana, no to w takim razie czym? Nieważne. Ja chciałabym z nią niezwłocznie porozmawiać, proszę pana. No mówię panie, że ma usta zajęte, rozmawiać nie może. Proszę pana, dość tych żartów. To nie jest, proszę pana, zabawne, a to, co pan w chwili obecnej, proszę pana, wyprawia, to jest poniżej jakiegokolwiek poziomu. Ja zapowiadam wizytę naszych pracowników na adresie, którzy będą bezpośrednio to weryfikowali. Super. Mają państwo czas na kontakt z nami maksymalnie do godziny 13:30. Ale kolejna czego pani nie rozumie? Mówię pani, że to nie ja. Czego pan nie rozumie? A kto? No nie on, nie Nowakowski, nie znam nikogo o nazwisku Nowakowski. Ciekawe. No bardzo to jest ciekawe. Bardzo ciekawe. Ja dzwonię na numer, który jest numerem żony. On nie jest numerem żony. Nie wiem, czyim to jest numerem. Moim jest numerem, ale od dawna nie jest jakiś Nowakowski. Albo pani pomyli, albo macie błędy w systemie. Proszę do mnie dzwonić. No to a dlaczego pan w ten sposób się, proszę pana, zachowuje? Bo tłumaczę pani, mówię, a pani nie rozumie. Proszę pana, ja proszę właścicielkę telefonu do aparatu, a pan mówi, że naga leży, proszę pana, na łóżku. Więc naprawdę, pani pierwsza, jeżeli pan chce, nie proszę rozumieć. Pana, w ten sposób, proszę pana, w ten sposób będzie pan żartował, to ja nie wykreślę tego numeru, proszę pana, jako pomyłkowego. Ja radzę pani, żeby pani go wykreśliła, bo któryś raz proszę z rzędu dzwonicie do mnie. Niech mi pan nie, niech mi pan nie radzi, proszę pana. To niech pani do mnie dzwoni. Kim pan jest? Ale niech pan nie krzyczy, proszę ja pana, krzyczę. To nie ma sensu. Ja krzyczę, bo to niech pan nie krzyczy, proszę to pana. Pani normalnie się nie da. Wobec tego, proszę pana, z kim ja mam przyjemność rozmawiać? Dzwonicie po ludziach i opierdalacie. Proszę pana, niech pan nie krzyczy, proszę pana, bo to nie ma sensu. Nie ja będę dzwoniła, dopóki nie wyklucza, proszę pana, pomyłki. Bo ja będę krzyczał. Proszę pana, na żonę proszę krzyczeć, nie na mnie. Nie na żonę. Jak będę miał, będę krzyczał. Proszę pana, w takim razie, od kiedy pan ma ten numer telefonu i czy pan w ogóle taką osobę zna? Powiedziałem już pani, że nie znam. Od będzie to weryfikowane. Do widzenia. Dzwonicie do mnie, no. Proszę pana, do widzenia.